komóra, to nie kamera. To jest świat. Koma. Koma to kosmos. Koma to kosmos, to komunikacja. Płynie prąd w komie z miasta do miasta. Nie jesteśmy filmowcami, jesteśmy dokumentalistami. Miasta w komie. Antytelewizja. Polska szkoła antyfilmowa. Łapiesz to? Żaden Hollywood nie ma tego! Krotoszyn jest w komie, to jest taki tekst, który mówimy zawsze, jak z drugim poziomem, miastami w komie, wbijamy się na nową miejscówkę. Krotoszyn jest w komie! Jak przyjechaliśmy tu na Wielkopolskę i poznaliśmy ten kwiat młodzieży, to mimo, że nie żyje tu już masarnia, która tworzyła to miasto i słynną krotoszyńską wędzonkę, to bardzo wzmacniającym elementem jest to, że są tu bardzo zdolni, młodzi i nieprawdopodobnie otwarci na przyszłość ludzie, którzy mimo, że boją się czterdziestki, to jednak po naszych warsztatach trochę bardziej uwierzyli w to, że... Krotoszyn jest w komie! A co przyniesie nam cała ta zajawka? Możemy ją złapać lub nie? Nie będziemy was uczyć, jak zrobić zdjęcie, żeby się dobrze sprzedało, tylko jak zrobić zdjęcie, żeby dobrze wyrażało to, co chcieliście wyrazić, a być może nie udało wam się tego zrobić do końca dobrze. 40 lat, co to znaczy? Ja jeszcze sobie tego nie wyobrażam. Ja bym nie chciał mieć 30 lat. 40 lat. Trzeba poważniej podchodzić do życia i myśleć o tym wszystkim, a my na razie podchodzimy na luzie do tego. Coraz więcej zmartwień. Nie myślimy o konsekwencjach. No. Jestem gruba, mam zmarszczki. Będę miała dzieci. Będę szczęśliwym tatusiem. Co byście powiedzieli ludziom o Krotoszynie? Babe. Bardzo mało ludzi wie o istnieniu miasta Krotoszyn. W Krotoszynie podoba mi się to właśnie, że też jest wiele miejsc, gdzie można się spotkać ze znajomymi, na przykład skatepark. Podoba mi się dużo miejsc, na przykład hurtownia PKP. No lubimy tam chodzić, mimo że nas często stamtąd wygania policja, ponieważ to jest prywatne i no, ludzie się rzucają. Dzięki tym dyskusjom pokazałam, że można ukazać też własne zdanie. Mogę też również stwierdzić, że patrzę na Krotoszyn z innego punktu widzenia. Krotoszyn jest w komie!